Ponad 200 wydarzeń w 26 miastach Anglii, Szkocji, Irlandii Północnej i Walii. Najlepsi polscy twórcy, najbardziej prestiżowe miejsca i miliony widzów na koncertach, wystawach, spektaklach. To bilans projektu Polskair, czyli prezentacji polskiej sztuki na wyspach. Efekt tego projektu przeszedł nasze oczekiwania. Ja, zabierając się za niego 4 lata temu, nie liczyłam chyba nawet na połowę tego, co nam się udało osiągnąć. Wiele osób mnie wtedy zniechęcało, mówiąc, że Brytyjczycy są bardzo trudni, Londyn nie do zdobycia. Kiedy po kilkunastu miesiącach się okazało, że wszystko jest na dobrej drodze, kiedy rok temu odbyły się pierwsze koncerty i pierwsze wystawy, to muszę powiedzieć, że emocje były ogromne. Choć na czasie zostawiamy, uciekamy, każdy jest w trakcie. Po raz kolejny dostajemy zresztą sporo maili zawsze z Wielkiej Brytanii po naszych przedstawieniach. Mamy tutaj swoich przyjaciół, także wśród brytyjskich artystów. Także myślę, że tutaj jesteśmy rozpoznawani. Dla Polski to jest wspaniała reklama i myślę, że pokazanie tego, że polski teatr jest ciągle bardzo ważnym teatrem, mówię o istotnych sprawach. Myśmy pracowali nad tym projektem przez 4 lata, ale dzięki temu udało się do tej gry wciągnąć Brytyjczyków. Właściwie oni są współautorami każdego projektu. To oni decydowali, jakich artystów u siebie pokażą, kto zagra, jakie pokażą spektakle. Myśmy im podsuwali różne propozycje, ale ostatecznie zawsze decyzja należała do nich. Akcja Polskair dobiega końca, ale sama idea tego projektu pozostaje żywa. Instytut Adama Mickiewicza jest wierny dwóm zasadom. Kultura jest zjawiskiem, które należy traktować bardzo osobiście, a kluczem do sukcesu w tej grze jest wzajemność. Świetnie, że właśnie w taki sposób promuje się Polska za granicą. To zakończenie Roku Polskiego w Londynie. A my jeszcze chcemy Państwu opowiedzieć o skarbach, które kryją się w naszej ojczyźnie i o miejscach, które możemy wspólnie odkrywać. Przecież wakacje wciąż jeszcze trwają. Jest z nami teraz Agata Pasen. Witamy się bardzo serdecznie. Dzień dobry.